witamy serdecznie. To ja, Miron, i to Maciek. Na twoim miejscu, koledzy z Korpo, zebraliśmy się tutaj, żeby wziąć udział w quizie dotyczącym spraw kobiet, podobno. Zobaczymy, jak sobie poradzimy. Już słyszę w tle tę muzykę taką nerwową. No nie? Dobrze, że są tylko trzy, bo bra to jest biust, no nie? Więc może bre jako rodzaj... Bre, breast. Hmm? Biustonosza, biustonoszu. Dobra, ja bym postawił na ten biustonosz chyba. Strzelamy no, no, prawda? Chyba tak. Po prostu jakkolwiek trop, no nie? Tak, no bo szkoda przy pierwszym pytaniu już korzystać z koła ratunkowego. Ale czy odpadamy, jeżeli źle? Nie. Nie, nie odpadamy. Dobra, no to dobrze. No dobra. To, słuchaj, jak nie trafimy teraz, to jeszcze i tak mamy 7 punktów kolejnych, także... Okej, odpowiedź B, biustonosz. Jest! 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 Tak jest! Dobra. B. B. Prościzna, zalotka. Tomasz, takie ściskasz sobie tutaj, na rzęsie i... To jest słowo jeszcze wywiodzące się ze średniowiecza, jak gdy kobiety i mężczyźni, lub też mężczyźni, podwijali sobie, żeby zalotnie wyglądać. Na przykład tak Maciek nie używa zalotki, choć jest bardzo zalotny i wygląda tak zalotnie, nawet bez mam zalotki. Też, ale mam rzęsy, mam bardzo tak zalotnie podwinięte, ale naturalnie. Naturalnie. Właśnie, mogę się poszczycić tym. Czyli wskazuje nazwa, że coś jest podwójne. Podwójne. Na podwójne. Parka, to parka mogłoby być właśnie dwuczęściowy strój kąpielowy dla kobiet, parka. A jak jest na przykład, a wiesz, jak się nazywa jednoczęściowy? Jedynka. Nie, nie wiem. Samotka. Nie wiem, kurczę, a może koło ratunkowe i może teraz... koło ratunkowe teraz, no. No to już trudno, prawda? No nie wiem, kurczę, przy trzecim pytaniu. A ile ale do kogo byśmy zadzwonili? Do szefa. Dobrze, poprosimy. Dobrze, poprosimy w takim razie o publiczność. Mamy tutaj dziewczyny. My jesteśmy publicznością. Musimy się naradzić. Musimy się naradzić. Okej. Okay. Chciałbym zwrócić uwagę, że nawet dziewczyny nie wiedzą. My wiemy. Od razu. Nie, to jest zły pomysł, bo ona nam świnie podrzucał, bo chcą wygrać. Zaraz będą... Miron! Bo zaraz wy będziecie miały konkurs i będziecie chciały mieć więcej punktów. Uwaga, naradziliśmy się. Dobra, no. Tak. Jednogłośnie mówimy, że jest to odpowiedź... Ostatnia. Tak. Czyli kurtka. Jednoczęściowy kostium kąpielowy. No więc tak. Parka jednoczęściowy. Kompletnie to nie pasuje. Bo to jest takie przewrotne, no trochę, jak byku, na trochę zaufania. Trochę zaufania, ku mordo. No dobra, no co, no teraz nie co, mamy... Stawiamy na ostatnią odpowiedź. C. B. Nie. Może cię jeszcze skończyć. Zmieniamy zdanie. Mówię ci, to są kobiety. No szybciej. No dobra, nie, no tak, no spróbujmy może to rzeczywiście, czy tak zmieniamy to zdanie. Zmieńmy no zdanie, dobra, na przykład. No to ja na to kurtkę. Kurtka. No, to kurtka moim zdaniem. Brzmi jak kurtka, no. Parka taka. To jest kurtka. Taka kurtka. Ostatecznie, definitywnie. Jezus! Ej, patrz! Spytać kobiety o zdanie i zrobić odwrotnie i tak się zdobywa punkty. Podłożenie. Tak to się robi w tym filmie. Czuję się oszukany. Naprawdę, wow. Pierwsza odpowiedź mi się wydaje. Ja też tak jakoś... Czy przy pierwszej odpowiedzi pomyślałem sobie tak to, tylko że potem przy dwóch kolejnych też sobie to pomyślałem. Ale, pomyśl sobie, amarantowy. Jaki to jest kolor. Taki wiesz, amarantus. Czerwono, jakiś tam. Tak. Połączenie czerwieni. Amarantowy. Połączenie czerwieni i fioletu. To jest królewski. No to byłoby kolor. Tak, i amarant, no. Amarant taki. Tak, to jest nasza odpowiedź? Myślę, że tak. Ja też tak. Jest! Naprawdę, wymiatamy w to. Naprawdę. Ilu już mamy pieniędzy? Kreski. Kreski na powiece, kreski. Proste. Proszę bardzo. Liner. Poprosimy ten punkcik prosty i lecimy dalej. Prościzna to jest. Załatwa. Oczywiście, to jest B. Następna. Sam się czesałem na mokrą łóżkę. Czekaj, muszę zapytać dziewczyn. Dziewczyny, ile mamy punktów? Liczycie nam? Bo ja się zgubiłam, jakoś już się pogubiłem w tych punktach. Minus 2. To jest oczywiście fryzura. Prosimy o zaznaczenie odpowiedzi. Joker? Joker.
Choker. Choker, choking. To jest takie pytanie seksualne. Być może. Czy nie? No przepraszam, jesteśmy... Przepraszam za kolegę, on tak ma. Dlatego wygrał casting. No dobra. Znaczy mi to się kojarzy jednoznacznie, przepraszam bardzo, żeby już zamknąć ten temat. Ja bym obstawiał kostkę. Ale to jest taki... No bo tu jest bransoletka, tu jest naszyjnik, a tu nie wiem w ogóle co jest. Znaczy wiadomo, że na to na pewno jest jeszcze 100 innych nazw i na nadgarstek też masz pewnie z 500 innych nazw, ale to zupełnie nie wiemy jak się nazywa. No moim zdaniem to tu. Już powiedziałem. Bo od duszenia. No przecież, racja. A ten telefon może? No może znajdźmy właśnie przestrzeń. Skoro to jest ostatnie pytanie. Dzwoń. Dobra. Halo, cześć Michale. Witaj Michale. Słuchaj, krótka piłka. Mamy 30 sekund. Jesteśmy w programie Milionerzy. To ja, Miron Jagniewski, jest tu ze mną również Michał Miszczak. Maciek, przepraszam, Miszczak. Michał, to ty. Drogi szefie, mamy do ciebie pytanie i mamy na to 30 sekund. Już tylko 20. A pytanie brzmi, na czym kobiety wieszają choker? Na kostce, na nadgarstku czy na szyi? Na szyi, Miron. Nie tylko kobiety. No właśnie, o to chodzi. I to jest właśnie nie tylko kobiety. Tak. Bardzo dobrze powiedziane. I właśnie też tak obstawialiśmy, że to będzie na szyi właśnie. No to słuchaj, szybka odpowiedź, więc zostało ci 5 sekund, żeby jeszcze kogoś pozdrowić. Pozdrawiam serdecznie Mirona Jagniewskiego, który jest mistrzem. I Maćka Miszczaka, który też jest mistrzem, nawet lepszym. Jesteśmy twoimi ludźmi, szefie, jesteśmy twoimi ludźmi tutaj w Warszawie. Dobra. Krótka piłka, szefie, krótka piłka. No. Mądry jest, nie? Oczywiście. No więc prosimy o zaznaczenie odpowiedzi. Zgadzam. Spódnica. Czy tej bluzka? Kurczę, strasznie szkoda byłoby, wiesz, nie zgarnąć wszystkich punktów, nie? No. Zastanówmy się jeszcze. Rozkloszowane. No bo powiem ci serio, że wiesz, może to dotyczyć, takie trudne pytanie na koniec, może dotyczyć detalu, no nie? I aha. Bluzki. Na przykład właśnie tak mi się też wydaje, że to właśnie może być... To. I że to wiesz, ktoś układał pytania i było na pewno się nabierze, że to spódniczka, bo to kobiece, to se pomyśli, że to spódniczka. A tu niekoniecznie właśnie, to może być bluzka. Bluza albo kurtka. Znaczy tam bluzka. Bluza albo kurtka. Ty bluza, ja kurtka, gramy w kamienne rzeczki. Ty bluza, ja kurtka. Trzy, cztery. Ty wygrałeś, ty bluza. Nie, bluzka. Bluzka. To ostatnie. Ostatnia odpowiedź. Bluzka? Bluzka. 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 Jest! Super! Wszystkie punkty! Milion złotych! Mamy rozległą... Mimo wrednych dziewczyn, które nam źle podpowiedziały. Chciałbym powiedzieć tylko na koniec, że mamy rozległą wiedzę na temat nie spraw damskich, ale spraw dotyczących mody i głównie mody, prawda? Bo tego dotyczy pytanie odnośnie odzieży i biżuterii. No, te dziewczyny, jak one sobie poradzą. Zaraz zobaczymy, wygodnie sobie usiądziemy na tej kanapie, które i też będziemy źle podpowiadać i zobaczymy, jak one sobie poradzą. Wiesz, bo role się odwrócą, teraz my sobie tam usiądziemy, będziemy sobie patrzeć, jak one sobie odpowiadają, kawki, jak te dziewczyny. Kawki sobie zrobimy kawki i sobie będziemy zrobimy, patrzeć, jak sobie poradzą. Czy sobie w ogóle poradzą. Sobie w ogóle poradzą, wiesz. Myślisz, że chociaż jeden punkt będą miały? Sobie nie, mogą też sobie poradzić, ale może nie tak dobrze. Ale na przykład nie tak dobrze, dokładnie. Dziękujemy. Ciekawe.